Zachowywałaś się ostatnio nieco dziwnie, Beatrice. Dobrze się czujesz? Ja? Cóż, chyba tęsknię za domem. Czuję się poddenerwowana i znudzona. Może tutaj jest i nudno, moje panie, ale przynajmniej z dala od zawieruchy wojennej. Nie na długo. Dziś rano przybył kolejny posłaniec. Demony opanowały Hardwig i Tornan. Albo pójdziemy na wojnę, albo wojna przyjdzie do nas. Jakieś wiadomości od Nikolaja? U niego wszystko w porządku, ale moja pani, on jest młody i brak mu pewności siebie. Wstydzi się jednak poprosić o pomoc. Wiem, że zakazał nam się stąd ruszać. A my go usłuchamy. Młody czy nie, jest królem. Nakazano ci tutaj zostać, a mnie nakazano cię chronić. To proste. Ale Imperium jest w niebezpieczeństwie. Czy nie powinniśmy czegoś zrobić? Czemu Nikolaj był przeciwny poproszeniu o pomoc elfy i magów? Albo krasnoludów? Elfy z trudem dochodzą do siebie po ostatniej wojnie. Magowie! Bluźniercy dowodzeni przez Cyrusa. Człowieka, któremu wydaje się, że jest bogiem. Nikolaj nie zapomniał, że Alaron i Cyrus powrócili żywi z wojny zaćmienia. W odróżnieniu od jego własnego ojca. Gdyby jednak tu był, być może poprowadziłby nas w inny sposób. Być może, jeśli faktycznie jest tak źle. Dwa kolejne miasta, Godryku. Czy to dostatecznie źle? Proszę, Godryku, pomimo iż go nie lubisz, wyślij poselstwo do arcymaga Cyrusa. Jego magia bardzo by się nam przydała w starciu z demonami. To, co mówisz, brzmi rozsądnie, ale ten Cyrus i rozkazy króla... Dla dobra Imperium, Godryku, które jest ważniejsze od każdego króla, nawet takiego, którego bardzo kochamy. A co z nami? Czy powinniśmy zawiadomić elfy? Ty to zrób. Jesteś dostatecznie mądra, by negocjować z Alaronem. Masz doświadczenie w dyplomacji. Co do mnie, zawsze lepiej czułam się w obozie niż na dworze królewskim. Ale moglibyśmy pojechać razem. Ja? Pojechać do Aloran? Beatrice, zadziwiasz mnie. W klasztorze byłaś taka nadopiekuńcza. Więc zostaniesz tutaj? Ależ nie. Zorganizuję oddziały chłopskiej milicji. To bardziej pasuje do moich umiejętności. To zbyt niebezpieczne. Będę otoczona żołnierzami w samym sercu Imperium Gryfów. Sądzę, że będę bezpieczniejsza niż gdziekolwiek indziej. Jak sobie życzy moja królowa. A więc do dzieła. Znajdziesz mnie gdzieś pomiędzy tym miejscem a polem bitwy. Na wojnę! Na wojnę! Thank you.
Się z naszych pól! Nie chcemy cię tutaj! A cóż to za niesubordynacja? Mówią, że wojna idzie źle, moja pani. Słyszeliśmy, że demony zabijają wszystkich na swojej drodze i pożerają martwych. Nie chcemy iść! Tchórze! Imperium Gryfów zwycięży! Cóż, w takim razie poradzi sobie bez nas. Zostajemy tutaj, a teraz wynoś się z naszej ziemi! Wypełnicie swoją powinność wobec króla, nawet jeśli będziecie musieli to robić w łańcuchach. Brać ich! Yeah!
tyle oddziałów powinno wystarczyć, jak sądzę. Lecz nie mogę nimi dowodzić osobiście, zdezerterują. Wkrótce będę przy tobie. Hurra! Gryfy na wieki!